Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ja jestem Frer, a to będzie 15 część, zagrajmy w Need for Speed Underground, jak solidiska, w poprzedniej części, która była bardzo ważna, tak samo prawie ważna, kurczę, jak część, w której odblokowałem Mitsubishi Eclipse GSX, ścigałem się Nissanem 350Z, który był właśnie w tej poprzedniej części nowym nabytkiem. Nissan objawił tendencję do wpadania w nadsterowność, czyli kurczę, driftowanie, ślizganie się, co przychodziło na złe wchodzenie w zakręty w takich wyścigach jak sprint, okrążenia itd., itd. No i kurczę, właśnie to było dosyć niezłą piętą achillesową Nissana. Zarazem to nie był wybór twórców NFS-a, tylko to auto właśnie jest dobre do driftów, co było widać w filmie Szybcy i Wściekli 3 Tokyo Drift, bo tam właśnie jeden z tych bossów mafii miał autko. I to autko naprawdę było niezłe do driftu i prawdopodobnie ta nadsterowność nie jest wymysłem twórców, tylko jest jako taką, można powiedzieć, cechą tego auta, gdy się nieźle je rozpędzi. No ale my tutaj jako taką, można powiedzieć, niepewności zostały rozwiane w poprzedniej części, bo jak widać mam tutaj przed sobą przepiękną Mazdę RX-7, która jest po prostu zajebiaszcza. Auto, kurczę, uratowało mi dupsko przed tutaj właśnie jazdą Nissanem 350Z, bo autko no nie jest dobre, ale RX-7 to jest po prostu królowa japońskich, kurcze, importów. Jedno właśnie z lepszych aut, może nie królowa, ale jedno naprawdę z lepszych aut. Naprawdę autko jest bardzo i to bardzo dobre. Polecam tutaj właśnie sobie je zakupić w Undergroundzie. Mi się naprawdę bardzo fajnie jeździło i będzie prawdopodobnie dalej mi się nim fajnie jeździć. Dobra, i standardowo wiecie co, szykuje się tuning tego autka na samym początku, ale przed tym jeszcze pogadaję o nim. Ludziska, jeżeli myślicie, że tutaj właśnie RX-7 miała poprzedniczki, które nosiły nazwę Mazda RX-6, RX-5, 4 i to się ciągnie tak od pierwszego modelu, to jesteście w błędzie. Model RX-7 był oddzielnym modelem, który miał 3 generacje. Tutaj mam przed sobą trzecią generację Mazda RX-7. No, ostatniej generacji prawdopodobnie, choć może coś tam Japońcy nam wymyślą, ale myślę, że ostatnia. Autko jest naprawdę bardzo dobre. Może powiedzieć tutaj, jakby to określić. Historia Mazdy rozpoczęła się pod koniec 70-tych lat, wtedy kiedy właśnie Mazda w roku 79 wypuściła pierwszy model RX-7. Autko naprawdę było bardzo dobre. Wyglądem w miarę przypominało Nissana 240SX, więc macie tutaj jako tako, można powiedzieć, lekki, można powiedzieć, wygląd wizualny tego auta, bo chodziło mi o wygląd wizualny, nie o bebechy. No i pod względem wyglądu wizualnego auto było podobne do Nissana 240SX. Takie tam małe porównanie, jeżeli nikt nie wie, jak wygląda RX-1 i 2. Bardziej model RX-2 był podobny do tutaj, zajmuję raczej druga generacja RX-7 była bardziej podobna do Nissana 240SX. Sorki za tą gafę. No ale dobra, powracajmy do historii. Pierwszy model powstał w roku 79 i był produkowany do roku 86. Druga generacja RX-7 była produkowana od roku 85, czyli wtedy, kiedy już były jako tako ostatnie partie RX-1 zrzucane. No i produkcja drugiej generacji trwała do roku bodajże, kurczę, 91. No a w roku 92 powstała tutaj właśnie trzecia generacja, ta, która przede mną jako tako tutaj widać jest widoczna. Autko naprawdę zajebiaszcze, było produkowane przez jedną dekadę, czyli do 2002 roku. Autko naprawdę bardzo dobre, polecam zagrać nim w Undergroundzie, jest prawdopodobnie w każdym Need for Speedzie. Jak pamiętam, była w Undergroundzie 1, czyli w tym tutaj, w dwójce, kurczę, była w Most Wanted'cie, była w Carbonie, była też, kurczę, w Prostricie. Prawdopodobnie jest to auto jeszcze bardziej popularne od Nissana 350Z, którego mieliśmy, no, przed chwilą, ale teraz mamy Mazda RX-7 trzeciej generacji. No i była pogadanka o historii, więc tutaj, no, zanosi się, czy jasne na tuning. Ja auto wyzerowałem z tego motywu, żeby wam przedstawić, jak ono wyglądało. Rzecz jasna by wyglądało inaczej, bez felg i naklejek, ale nie chciało mi się w to bawić, nie. Jednak myślę, że naklejki i felgi za bardzo, można powiedzieć, nie zmienią
wyglądu jako tako do oryginalnego stanu auta, więc dobra, zacznijmy bawić się jako tako pod względem tuningu. Co by tutaj RX-7 zadać, żeby nie straciła swego charakteru pod względem wyglądu wizualnego? To jest trudne pytanie, szczerze mówiąc, naprawdę tutaj, kurczę, przydałbym się części trzeciego poziomu i byłoby miło je odblokować. Dobra, na pewno nie Flash Noob. Strike tutaj jako taką, można powiedzieć, coś obiecuje. Shadow, wiecie co? Shadow, kurczę, nie. On by pasował do takiego auta jak Lancer, jak Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza. Regge. Regge może pasować. No, Regge tak. Regge w miarę, to więc Regge albo Strike. Wiecie co, zobaczymy jak to będzie wyglądać na tyle auta. To jest najważniejsze. Jednak my przez całą jazdę w undergroundzie patrzymy na swój tył, a nie na przód. Strike, kurczę. Strike no, w miarę wygląda. A Flash? Flash też jest dobry od tyłu, choć kurczę tutaj właśnie Shadow. Jak Shadow wygląda z przodu? Mi się wydaje, że dosyć mizernie. No ale zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Shadow. A Shadow to jest właśnie tutaj ten motyw z reflektorami z przodu. Regge jest dobry, chyba go wezmę. Dobra. Wiecie co, tutaj dosyć jako tako mało to zmienia, choć kurczę właśnie najbardziej zarazem pasuje do tego auta. Choć kurczę, flash. Wiecie co, może zrobimy taki motyw, że dam tutaj inny zestawik, dam właśnie Strike'a. Zobaczmy jak Strike wygląda z tyłu. Strike wygląda dosyć fajnie, choć tutaj właśnie Shadow mnie jako tako dosyć cieszy. Naprawdę, Shadow fajnie wygląda z tych wszystkich. Naprawdę, Shadow prawidłnie wygląda i Shadow dam na tył na pewno, niech Shadow będzie tutaj na tyle. Później to spróbuję jako tako pogodzić z przodem, no ale okej, zobaczmy jak będzie wyglądać tutaj próg Shadow. Nie jest dzisiaj to szczerze mówiąc, tak? A jaki by dać mu przód, kurczę, zobaczmy jaki dać mu przód, bo próg w miarę jako tako prawie pasuje do wszystkich rzeczy. Flash jest dobry. Naprzód? No chyba tak, nie przeszkadza mi za bardzo Flash. Wiecie co, Flash to jest taka lepsza modyfikacja Regge, tak? Wiecie co, Flash w miarę pasuje, choć Strike. Strike też jest dobry i Strike'a sobie zostawię. Dobra, czyli nic nie zmieniłem, dobra. Jak wygląda tutaj bok pod tytułem Strike? No, bok Strike dosyć pasuje tutaj do tego tyłu. Choć zobaczmy, jak tutaj będą wyglądać inne. To jest chyba ten cały Flash. I wiecie co? Będzie pasować, bo chyba przód mam pod tytułem Flash, a nie, przód mam Strike, choć przód Strike'a pasuje z zestawem Flash i chyba też tył mam Flasha, chyba tak. Moja słaba pamięć tutaj jako tako się odzywa, a nie. Dobra, ale w miarę coś tutaj zmontowaliśmy z tych wszystkich rzeczy, pobawmy się spoilerem. Dobra, jaki tutaj by spoiler outku dać? Areo Max jest dosyć dobry, choć kurczę, w styl RX-7 można byłoby dać coś innego. Coś, co przypomina właśnie tutaj tylny spoiler tego autka. Przypomina, choć tutaj nie widzę za dużo możliwości, ja bym był za tym spoilerem. Albo kurczę tym, choć nie, ten pasuje do eklipsiaków i tak dalej, więc ten albo ten. To jest pytanie. Wiecie co, na razie wezmę ten, tak, rzecz jasna zmienię jego kolor zaraz. Maska, no tutaj rzecz jasna ta ostatnia, bo ona daje nam najwięcej punktów i zarazem, no tak nie radzi szczerze mówiąc. Dobra, trzeciego poziomu coś dobrego, ogarniętego. Dual Nope, to jest za mały dach na Dual w ogóle. Blizzard jest ok w miarę. Ventrex, sorki, moja prawymowa, tak, i splenienie, dają o sobie we znaki, kółka, kółka wiecie co, są w miarę, okej, okay, dobra, więc teraz, wiecie co, pobawmy się światłami, później neonem, bo neon, kurczę, wiecie co, jednak, musi być adekwatny trochę do koloru, albo musi być jako tako
dosyć skomponowany z nim. To więc po pierwsze tylnie światła. Okej, wiecie co, tutaj to zamalowanie lekko traci charakter tego auta, bo przeważnie ono mi się kojarzy tutaj z tym czarnym obramowaniem. I wezmę ten. Ten naprawdę tutaj zestawik ostatni naprawdę mało zmienia w nim. Nie wiem, czy mu przednie dawać, bo właśnie tutaj RX-7 kojarzy mi się z tutaj tymi lampami przednimi wystającymi. Kurczę, pamiętam właśnie za dzieciaka strasznie się jarałem takimi autami, które mają wysuwane lampy. I wiecie co, chyba tutaj z tego motywu, że naprawdę uwielbiam auta z wysuwanymi lampami, zostawię je. Niech zostaną ludziska. Trudno, nie będzie kilku punktów, nic nam się nie stanie. On ma rurę, więc trzeba mu dać na koniec rurę, o taką. Okej, tutaj standardowo szyby przyciemnione, tak? Dobra, kolor. Wiecie co, dam tutaj rzecz jasna inne farby, dam mu tutaj właśnie perłowe. Czyli dam mu tutaj perłowy kolorek, tylko właśnie, żeby to nawiązywało może. Choć nie, kurczę, tutaj chciałbym się pobawić trochę w tuning. Dałbym tej Maździe taki, jako tako, można powiedzieć, dosyć oczojebny, zielony, świecący. Albo taki srebrny, ło. Właśnie srebrny mi się dosyć dobrze kojarzy z Mazdą. Nie, ten to jest taki dosyć biały. Aż kurczę, podchodzący pod błękitny, ten też jest taki dziwny. A ten? O, taki srebrniutki na Mazdę. Nie zaszkodziłoby, choć oczojebny nie jest zły. Tak, znów kolejny trudny wybór. A może trochę nawiązać tutaj do fabrycznych kolorów i dać taki czerwony? Wiecie co? Adam z tego oczu jednego, tak? Dobra, czarne niech będą tutaj standardowo te felgi. Okej, spoiler musi być jaki. Raczej spoiler musi mieć taki sam kolor jak nadwozie. Czekajcie, gloss paint. Dobra, wejdźmy tutaj w zakładkę perłowej, dajmy taki sam kolor mu. Części silnika, rurki i tak dalej. Nie ma ich za dużo, szczerze mówiąc. Ale żeby się odróżniało, dajmy je na żółto może. Albo nie, na czerwono. Tutaj właśnie te przewody bardziej pasują, jak są na czerwono. Krocki hamulcowe też na czerwono. Końcówka tłumika. Musisz być inna, żółta. Może niebieska? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Końcówka tłumika to jest dosyć trudny wybór, choć myślę, że taka niebieska też jest dobra. Dajmy taką niebieską tutaj końcóweczkę. Naklejki standardowo mamy dobre. Zobaczmy, jak będą wyglądać tutaj zestawy pod tytułem body na tym aucie. Wiecie co, nie będą złe. I chyba wezmę może motyw z body 3, choć nie. Choć ten prog tutaj właśnie źle jest zrobiony, to może nie. Raczej tutaj no, widzieliście, kawałek odstawał od progu, nie ciągnął się do końca, do dołu. Dosyć dziurowo wyglądał po prostu. A to? Nope. Dobra, co by tutaj wyczarować na tym aucie, żeby zarazem no, nie zniszczyć jego charakteru? Ja bym się pobawił najtaniej w body, choć tutaj widzicie, to nie ciągnie do dołu za dobrze. No raczej nie. Choć to też, kurczę, nie jest aż tak za bardzo widoczne, szczerze mówiąc. Dobra, zaryzykuję i dam body, pójdę na taniość z poprzedniej części. Dobra, i pomalujmy to w body. Sorki same, przejęzyczenia ludziska. Coś, żeby, kurczę, tutaj było w miarę adekwatne. Może czerwony taki? Zobaczmy. Nie, taki niebieski, nie. Może, wiecie co, zostanę przy czerwonym i dam mu ten czerwony. I chyba spróbuję coś dalej poczarować, oprócz tego całego body. A taki jeszcze dać mu? Nie, to już byłaby przesada, poza tym on tutaj, widzicie, jest źle przycięty, naprawdę w ój źle przycięty. To więc pobawmy się tutaj na boku czymś. Tylko czym, jestem ciekaw. Na pewno, wiecie co, to jest pewne, że mamy przewielki wybór tutaj tego wszystkiego. I kurczę, chyba bym się pobawił paskami nowoczesnymi i tak dalej. Właśnie bym się pobawił tym paseczkami i tak dalej. To byłoby adekwatne dosyć dobrze. Taki. Nie jest zły, szczerze mówiąc.
choć coś odchodzącego od felgi bardzo dobrze, jak na przykład to jest też ok. Zobaczcie, co tutaj będę miał, szczerze mówiąc. O, tak, jest coś, nie jest też złe. Tutaj jakiś mam wzór. Dobra, co tutaj jeszcze mam? No co? No, takie właśnie tutaj mnie, wiecie co, ujmuje takie dzikie wzorki, jako tak może powiedzieć, interesują, szczerze mówiąc. I chyba dam właśnie mu taki dziki wzorek, wiecie co, nie szkodzi mi, szczerze mówiąc. Dobra, to już mam dalej zablokowane. To wygląda jakby troszeczkę jak przewody, czy coś w tym stylu. Dobra. Gdzie tutaj był ten winyl? O, dajmy mu taki. I pomalujmy to, rzecz jasna. Tylko na jaki kolor, żeby tutaj zarazem dobrze się komponowało to? Taki niebieski przyciemniony, myślę, że nie. Biało, o nie, 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 biały nie. Kurczę, niebieski może, tylko taki właśnie niebieski jasny. Myślę, że pasowałby. Dobra. Dobra, i tutaj ten drugi motywik. Na jaki to dać? Może na pomarańczowy? Niebieski, pomarańczowy w miarę pasują. No i dobra, to chyba będzie wszystko a propos tego mego autka, chyba tak. Choć kurczę, wiecie co, w miarę mi się to nie podoba, nope. Poczarujmy dalej, na razie nie znalazłem takiego czegoś dobrego. Poza tym nie pasowało mi to, że ten body kit nie, to raczej są zderzaki i tak dalej, że to właśnie body nie pasowało. Strasznie, po prostu nie dochodziło do końca i no... Ciulowo wyglądało po prostu, ciulowo, szczerze mówiąc. No dobra. Co tutaj dać pierwszego, żeby było dosyć dobre? Coś naprawdę dobrego. No, to jest dosyć fajne. Choć kurczę bym, wiecie co, zainteresował się płomieniami i tak dalej. Choć wiecie co, tutaj to. Spróbuję to pokolorować. Dobra. Tutaj te kropeczki na co można byłoby walnąć. Wiecie co, kropeczki myślę, że można byłoby walnąć na czerwony. Raczej na czarny, a to na czerwono. No, okej, byłoby. Dobra. Pobawmy się tutaj właśnie takimi wzorkami i tak dalej. To byłoby adekwatne do tego auta. Myślę, że płomień nie, raczej nie. Dobra. Nie, nie, nie. Chciałbym pomalować to, tylko na jaki? Czerwony nie. Pomarańczowy. Może być. Czarny też nie jest zły, choć te kropki mi przysłoni, ale to ciul z tym, że mi kropki przysłoni. Kropki zawsze można zmienić, tak? Jeżeli tutaj mam czarny, to kropki na jaki dać? Żółty nie będzie widać. Pomarańczowy no raczej też. Może taki dosyć przyciemniony niebieski nie będzie zły? Nie, przyciemniony niebieski właśnie będzie zły. Niech to będzie taki sam kolor karoserii, bo wygląda jakby te kropki przez ten czarny, jak można powiedzieć, prześwitywały. Więc niech będzie to. Dobra. Pięknie. Tutaj dalej będzie czerwony. No i dobra, malujmy... Może klejmy dalej, tak? To byłoby bardziej adekwatne określenie po tego, co robię. Wiecie co, byłoby dobrze, jakbym znalazł różnorakie takie paski, żeby wypełnić tutaj te luki właśnie pomiędzy tym. Co tutaj byłoby dobrego? No co, no co? Na razie, wiecie, co tutaj się zastanawiam, co dać mu. Za bardzo też się nie ukrywam też, że nie miałem po prostu weny twórczej, żeby stworzyć tutaj właśnie malowanie do tego auta, więc no przyznaję się do tego, że no nie miałem pomysłu i teraz robię to na gotowca. Próbuję coś wyczarować, szczerze mówiąc. I chyba coś mi się tutaj uda wyczarować, na pewno nie będzie porażki, tak jak z tym body. Dobra, a drugi kolor jak będzie wyglądać?
Co ja tutaj maluję? A, tutaj jakiś wzorek jest. Takie buty, panie. Dobra. Niech to nie będzie, niech to będzie na taki czarno-niebieski, żeby to się za bardzo nie rzucało. Dobra, i może dajmy mu, kurczę, dajmy może mu tutaj takie właśnie splesze. Może te splesze będą pasować, żeby wypełnić. Bo chodzi mi o to, żeby nie było widać tego zielonego między tym czarnym, czerwoną oraz niebieskim. Chcę właśnie tutaj ten element wypełnić, tylko czym? Czym to wypełnić, panie i panowie? Trzeba będzie trochę pogrzebać. Dobra, splesze... Spleszami nie udało mi się tego wypełnić, o nie. Może paskami da mi się tutaj to wypełnić w miarę. Coś, kurczę, właśnie tutaj do wypełnienia dobrego wypasowało mi. Albo... Dobra. Mam pomysł, powróćmy do starego triku, może się uda. Nie. Cancel, wróć, mam pomysł. Teraz może to wypasić, szczerze mówiąc. Może nie wypasić, tylko może to teraz zadziałać właśnie. Nie, ja chciałbym to pomalować, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Dajmy właśnie tutaj na taki pomarańczowy. Nie jest źle, szczerze mówiąc, teraz to pasuje. No tak, tylko wiecie, co bym zmienił temu kolor na inny. Czekaj, wracaj. Dałbym, wiecie co, teraz tu czerwony, na to też czerwony. Okej. Tak, i na to pierwszy dałbym chyba pomarańczowy. Dobra, albo... pomarańczowy by pasował, tak, pomarańczowy by pasował. I chyba to wszystko a propos tego mojego wzorku. Tym już się nie przejmuję. To mam gdzieś, niech tak sobie będzie. Chyba tak, jeszcze wiecie co, zmienimy mu spoiler na inny kolor, żeby był właśnie adekwatny tutaj do tego koloru. Dajmy mu perłowy czerwony. Myślę, że taki właśnie by pasował. Tak, taki pasuje. Ołki do ołki. No i dobra, neon. Jaki neon mu dać? Mamy właśnie tutaj jako tako... Raczej kolor dominujący to właśnie czerwony i ten żarówiasty zielony. I myślę, żebym dał mu czerwony. Tak, taki dosyć fajny czerwony pulsujący. Dobra, niech będzie czerwony. Tak. No i teraz właśnie mi się wydaje, że czerwony jest najbardziej dominującym w tym aucie, albo dosyć równającym się z zielonym. Dobra. Wszystko jest w zasadzie mamy chyba zrobione i pomalowane. Popatrzę, czy mam trzecią część silnika, raczej trzeci poziom. Tak, okej. No, można powiedzieć, autko mi się podoba. Chyba by się udało. No i czeka nas tutaj właśnie jako tako w tej części. Po dosyć długim tuningu, gadaniu, łamaniu języka. Drag, w którym no, nasze autko powinno jako tako się sprawdzić, bo ma dobre przyspieszenie, więc biorę poziom trudny i widzimy się, panie i panowie, na torze. No dobra, panie i panowie, przyszedł czas, żeby sprawdzić naszą Mazda RX-7, która jest po prostu kozacka pod względem osiągów na papierze, ale nie wiem, jaka jest tutaj w praktyce. No i to tutaj właśnie będzie w tym dragu ważne, czy ona się sprawdzi, czy nie. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że tak się powinno stać, mam taką nadzieję. Dobra, jak co wiecie, co zawsze można powtórzyć. Ja tutaj do faili się trochę przyznaję, szczerze mówiąc. O ty, ku twoje na... Leć mi w piździec, stąd ja muszę być pierwszy na musie. Dobra, udało się, pięknie. No dobra, panie i panowie, przyszedł czas na time triala, czyli okazję do wygrania jakichś rzeczy. No mamy time triala od tej kobity, więc prawdopodobnie jestem pewien tego, że będę miał coś do tutaj właśnie tuningu wizualnego, czyli naklejkę, zderzak, spoiler, coś w tym stylu, ale wiecie, wiem, że to będzie do tuningu wizualnego. Zatem właśnie tutaj jako tako jestem pewien tego, bo kurczę właśnie ta kobita właśnie na takich rzeczach się opiera. W odróżnieniu do niej mamy tego ziomusia jak Ted, który właśnie się opiera tylko na
w samym tuningu osiągów, czyli wymianie bebechów, co bardziej zainteresowałoby mnie. I moje auto pod tytułem Mazda RX-7 Outlaw jest naprawdę bardzo dobre. Sprawdziło się w dragu. Tu się, wiecie co, w miarę też sprawdza, choć ma sterowanie trochę inne. Na pewno nie ma złego sterowania, dobrze trzyma się toru. Jako taka sterowność na papierku jest adekwatna do tego, co się dzieje tutaj. Ale wiecie co, muszę się nauczyć nią jeździć, bo ona właśnie ma to sterowanie dosyć czułe. Choć to jest kwestia czasu, a to jest naprawdę bardzo dobra rzecz, gdy auto ma czułe sterowanie. O tak, to jest naprawdę cholernie dobra rzecz. Zarazem też mam tutaj no dosyć duży zapas mikra, takiego tam, można powiedzieć, asa w rękawie, który może nam pomóc, gdy w coś przywalimy albo coś nas wyprzedza. Dobra, pięknie. No i kurczę, zaraz mam dla was dosyć ważną sprawę do pogadanka w tej części, ale wiecie co, to zrobię jak znajdę jakiś wyścig, okrążenie i tak dalej, bo to na pewno nie jest tutaj gadanko na okres trwania jakiegoś tam dragu, sprintu, nie. To jest sprawa do wyjaśnienia na dłuższy czas, żebym to dobrze zinterpretował, żebyście to dobrze zrozumieli. I tak dalej. No ale dobra, ludziska. No, mi się wydaje, że mi się uda, choć tutaj jako tako zostało mi 14 sekund, a ja mam jeszcze trochę do mety, ale zawsze ma się to nitro, to farciarskie nitro i trzymajcie za mnie kciuki. Dobra, udało się, 4 sekundy zostały. No dobra, panie i panowie, jako tako nagrodą do wyboru były spoilery, a ja wybrałem jeden z nich. Sorki, że tego nie pokazałem, ale po prostu komputer mi się wysypał przy tym, no i cholera, niestety, kurczę, słabo jest. No ale wybrałem sobie taki spoiler jak Duotek, tak, i czyli to dobrze wypowiedziałem. Pasuje strasznie do tej Mazda RX-7, choć do innych może nie pasować, to i tak zainstalowałem go do tego auta, bo prędzej później i tak będziemy mieć trzeci poziom tutaj właśnie tych różnakich progów, spoilerów, błotników, no bo zarazem też, kurczę, tutaj mamy prawie, kurczę, no 75% gry, coś w tym stylu. No raczej 78 na 111 to jest coś pod 75%, mamy raczej mamy następny wyścig, sorki za te moje przeniesienia, w którym musimy pokonać Samantę. Ona nam dała spoiler, a teraz my ją dupniemy. Trochę chamskie. Choć kurczę, no musimy go zrobić, żeby pójść dalej, więc maksymalna stawka, no i spróbujemy pokonać Samantę. Widzimy się na torze. No dobra, panie i panowie, przyszedł czas na Samantę, na jedną z naszych znajomych, którą musimy niestety pokonać, żeby dostać się dalej. Dosyć to ludziska, szczerze mówiąc, chamskie, że ona nam pomogła jako tako zaistnieć w tym świecie wyścigowym, a my ją teraz dupniemy. To jest moim zdaniem chamskie, choć zaspoileruję wam, to jest celowe, bo później dupniemy gościa, który nam zlecił to, czyli Adiego, więc no prędzej później jako tako Samanta odzyska swoje auto, pomoże mnie i spokojnie, nic złego się nie stało, choć no to dosyć chamskie, nie jeden by się wkurzył jak ona, gdyby ktoś mu zrobił takiego wałeczka nawet na chwilę. No ale dobra, musimy to wygrać, tak, żeby pójść dalej, żeby mieć kolejne wyścigi. Ludziska zarazem, no kurczę, cały czas sprinty, cały czas time triale, dragi. Nic długiego, żeby powiedzieć wam, o co mi chodzi. Ale no prawdopodobnie jest to widoczne nawet w tym odcinku z tego motywu, że miałem, kurczę, ponad 20 minut, żeby sobie posiedzieć w garażu i podfingować auto, co było dosyć, no jako tako długą rzeczą, no tak, no bo jednak 20 minut w garażu przyjeść to jest coś dosyć długiego i chodzi mi tutaj w tej rzeczy o czas, ale wam to powiem, gdy właśnie dojadę na linii mety, bowiem teraz zaczął gadać, no i by nie starczyło mi czasu. Okiudołki, Samanta, kurczę, coś tutaj próbuje mi zrobić, coś mi tam depcze po piętach, ale chyba mam nadzieję, że jej się nie uda. Ja tutaj zarazem sobie walnę jako tako jazdę skrótem, władzę sobie po prostu skrótem i chyba mi się udało ją pokonać. Chyba tak. Czyli sorry Samanta, auta nie ma, ale zwycięstwo jest.
No dobra, panie, panowie, kolejny brak możliwości się wypowiedzenia a propos tego ważnego tematu, moim zdaniem. Trudno się mówi, panie, panowie. Może w następnej części, może teraz, gdy będzie jakiś w miarę ogarnięty wyścig. No, zobaczymy, zobaczymy. Po pierwsze, ja tutaj muszę dobrze się wbić, dobrze zmienić pas i tak dalej. Nie mogę się na pewno rozwalić, o nie. Dobra, perfekcyjna zmiana. Tutaj, no, trochę źle zmieniłem bieg, choć nie ma tragedii. Okidoki, dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie, kurczę. Skupiłem się, udało się zrobić wyścig przepięknie. No dobra, panie i panowie, odblokowałem sobie Nissan Skyline R34 GTR, więc zachodzi się na to, że będzie to koniec tutaj właśnie 15 części, a w następnej części, że ja zajmę się nowym nabytkiem, który jest no najlepszym prawdopodobnie Furexem w grze i prawdopodobnie no też ostatnim, bo po Skyline nic raczej nie dostawaliśmy, chyba to było koniec pod względem aut. Stało nam jeszcze z, kurczę, 31 wyścigów do końca gry, 31 z plusem, bo tam zostały jeszcze jakieś tam dwa po zrobieniu tych wszystkich. Chyba tak, więc ludziska, ludziska. To będzie, kurczę, koniec 15 części. W 16 części bawimy się Skyline'em i robimy kolejne wyścigi, więc jak sobie dziękuję wam za oglądanie. Nara.